Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Bogacz i biedak. Bogacz, który świetnie się codziennie bawił, ubierał się w najlepsze i najbogatsze, najdroższe ubrania. Był człowiekiem, który nie słuchał. Nawet po śmierci, jak słyszymy, wydaje rozkazy. Mówi nawet do Abrahama: zrób to, tamto. On już wie, co powinno być zrobione, aby się coś wydarzyło. Ale nie słuchał i nie słucha. Kiedy Pan Jezus był zapytany, które przykazanie jest najważniejsze, odpowiedział: najważniejsze jest, pierwsze jest: słuchaj. Słuchaj, Izraelu. I gdybyśmy tak dzisiaj zatrzymali się nad tym bogaczem, to warto sobie uświadomić, że to nie bogactwo jest jego problemem, a wręcz przeciwnie, problemem jest to, że on nie słuchał i nie użył tego bogactwa do zdobywania Królestwa Bożego. Nie walczył o Królestwo Boże. On się świetnie bawił. Miał własny pomysł, jak zbudować sobie raj na ziemi. Może być taka sytuacja, że człowiek jest obdarowany wieloma dobrami i zdobywa Królestwo Boże. Jest nawet wyniesiony na ołtarze. Mamy świętych bogaczów, którzy użyli swoich majątków do zdobywania nieba. Tak jak święty królewicz Kazimierz, czy królowa Jadwiga, czy Jadwiga Śląska, czy inni święci, którzy byli władcami bogatymi, tak jak święta Kinga, i zdobyli Królestwo Niebieskie. Dlaczego? Dlatego, że słuchali Boga. Byli Mu posłuszni. Może być odwrotna sytuacja, że człowiek biedny, nędzny, nie słucha Boga. Żyje w jakimś rozpaczy, złości, pretensji do Boga i odrzuca Boga. Czego przykładem może być wielkie
przestrzenie ateizmu, gdzie ludzie ubodzy weszli w niewiarę w Boga, nienawiść do Boga i Kościoła. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli, że w oczach Bożych człowiek jest bliski mu, kiedy zwraca się ze swoimi ranami, jakby z taką swoją bezradnością i otrzymuje od Pana Jezusa imię. Bogacz nie ma imienia. Bogacz posiada dobra, ale jakby go nie było. Człowiek, który nie ma imienia, jakby nie istnieje. Przestaje istnieć. Natomiast ten Łazarz w oczach Bożych ma imię. Ma godność. To imię jest zapisane w Księdze Życia. Idzie do nieba. Zauważmy, że bogacz najbardziej cierpi, bo prosi o to, żeby koniec palca ten biedny Łazarz umaczał i dotknął jego języka. Czym najbardziej grzeszył bogacz? Językiem. Językiem, którym mógł czynić dobro, a nie czynił tego dobra. On miał możliwość powiedzieć jedno słowo, a ten biedny człowiek by został nakarmiony. Nawet tymi odpadkami, zamiast wyrzucać na śmieci, otrzymałby ten biedny. Wystarczyło jedno słowo, niewiele go to kosztowało. Natomiast języki psów przyszły z pomocą temu pełnemu, okrytemu wrzodami, ranami, Łazarzowi. W Starym Testamencie pies czasem jest porównywany do kapłana. Kapłani, uczeni w piśmie, mają być tymi, którzy właśnie ostrzegają. Nieme psy uważane były za bezużyteczne, które nie używają swojego języka, by ostrzegać przed niebezpieczeństwem, przed wilkami. I ktoś, kto jest tym dobrym kapłanem, będzie używał tego języka, aby przychodzić z pomocą tym, którzy są bardzo zranieni. Ksiądz Jerzy Popiełuszko na swoim obrazku prymicyjnym między innymi nawiązał do tego, że przyszedł po to, aby leczyć razy serc złamanych. Konfesjonał jest takim miejscem, który może być podobny trochę, przepraszam za wyrażenie, jako takie trochę dla, jakby Buda dla psa. Jeżeli ktoś przychodzi z otwartym sercem, pokazuje swoje rany, pokazuje swoje grzechy, pokazuje swoje wrzody. Grzech porównywany jest często do trądu. I wtedy w sakramencie pokuty i pojednania następuje uzdrowienie, ukojenie tych ran, przebaczenie. Człowiek, który się świetnie bawi, w ogóle nie myśli o swoich grzechach. Może nawet ich nie dostrzegać. Bo nie widzimy, żeby ten bogacz kogoś zabił, okradł, żył niemoralnie, cudzołożył. Może codziennie się modlił, codziennie jakieś miał swoje modlitwy, a jednocześnie dobrze się bawił. Nie wzbudził w sercu swoim żadnego żalu za grzechy. Może nawet gdyby przyszedł do spowiedzi, powiedziałby: ja nie mam grzechów. Przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie cudzołożę. Ale jeszcze jest grzech zaniedbania, którego można nie dostrzegać, kiedy nie ma czasu na refleksję. Kiedy człowiek jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na sobie, na dogadzaniu sobie. Nie podejmuje aktów pokuty i nie pyta się Boga: co byś, Panie Boże, chciał zmienić w moim życiu? Mogą być takie modlitwy, że człowiek przychodzi nawet codziennie do kościoła i będzie mówił: Panie Boże, mam tutaj plan, który powinieneś wypełnić. Proszę Cię o to, o to, o to, o to, o to. A przecież, kiedy przychodzimy do Pana Boga, to pierwsze przykazanie jest: słuchaj. A więc zanim coś przedstawię Bogu, powinienem usłyszeć, co Bóg ode mnie chce, czego pragnie.
jak mogę być zbawiony bez tego słuchania, bez pomocy tym, którzy są w potrzebie? Może się okazać, że nie wystarczy nie grzeszyć, bo Pan Bóg może nie zapytać o to, czy nie grzeszyłeś, tylko o to, byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem przybyszem, byłem w więzieniu. Czy uczyniłeś coś dobrego dla mnie? Ale gdzie, Panie Jezu, Cię widzieliśmy? Byłem w tym potrzebującym. Prośmy dzisiaj o światłe oczy serca dla nas, abyśmy nie tylko patrzyli na zło, na to, co złego uczyniliśmy, czy ktoś uczynił, ale żebyśmy dostrzegali to, co Bóg przygotował dla nas, abyśmy mogli wypełnić. Bo dobre uczynki Pan Bóg już wcześniej dla nas przygotował. Jakby zaplanował nasze życie i w tym życiu przygotował różnego rodzaju spotkania. Spotkania z ludźmi potrzebującymi. Potrzebującymi naszego dobrego słowa, dobrego spojrzenia, potrzebującymi po prostu miłości. Bo może się okazać, że takim biednym człowiekiem nie tylko będzie biedny materialnie, ale czasem człowiek, który jest samotny, ktoś, kto jest daleko od Boga, ktoś, kto potrzebuje też po prostu okazania serca, bo wszyscy go omijają, odrzucają. Prosił dzisiaj w tej mszy świętej o światłe oczy dla naszego serca, napełnione Bożą miłością, Bożą mądrością, abyśmy mogli życie nie tylko przeżyć, ale wywalczyć życie wieczne i Królestwo Boże w niebie. Amen.